Rzeźba w poszukiwaniu miejsca to projekt wieloletni, który dopiero teraz możemy oglądać w postaci wystawy znajdującej się właśnie na przestrzeni wielu sal i holu Zachęty. Zaczynamy od kobiet brzemiennych, które stoją obok mnie. Dzieło pochodzące z 1906 roku rozpoczyna naszą podróż po szukaniu miejsca dla rzeźby. Ksawery Dunikowski jest tym artystą, którego rola i znaczenie praktycznie rzecz biorąc jest weryfikowane bez przerwy. A szczególnie teraz, kiedy możemy mówić o nie tyle rzeźbie, ile sztuce przestrzeni, Dunikowski zaczyna, Iza Tarasewicz zamyka tę krótką opowieść w obszarze holu, który jest, można powiedzieć, wprowadzeniem do narracji wystawy. Narrację o sztuce przestrzeni ujęłam tematami. Tym pierwszym tematem, który rozpoczyna tę narrację, jest przestrzeń. Przestrzeń rozumiana jako część rzeźby. Przestrzeń jako rzeźba. Te rewolucyjne stwierdzenie oczywiście po raz pierwszy uświadomiła nam Katarzyna Kobro. I ona jest, można powiedzieć, patronką tej przestrzeni. Twórczość Katarzyny Kobro została przypomniana projekcją wideo. Znajdują się tutaj prace zarówno osoby młodej, debiutującej Puchały, jak i artystów, których dokonania już są znakomicie rozpoznane i doceniane. Kamil Kuskowski nawiązał do tego rozumienia, czym jest rzeźba, uprzestrzeniając litery alfabetu Władysława Strzemińskiego. Trudno jest mówić o zagadnieniach przestrzeni bez jego obecności. Litery alfabetu stają się także narracją instalacji Marleny Kudlickiej, której możliwość czytania tych liter staje się jakby elementem dopełniającym jej instalacji. Ale oprócz uprzestrzenienia liter mamy także inne materie. Tymi innymi materiami jest oczywiście sztuka włókna, sztuka materii, które zostały niejako uprzestrzenione przez Magdalenę Abakanowicz. Magdalena Abakanowicz jest rzeźbiarką, która posłużyła się materią włókna, ale jej myślenie oscyluje głównie wokół przestrzeni, wokół umiejscowienia także w tej przestrzeni aktywnego odbiorcy, bo to aktywny odbiorca jest częścią narracji tej wystawy na wszystkich jej przestrzeniach. Elementem dopełniającym tej prezentacji jest także pokazanie światła w realizacjach Jończyka, Mikołajczyka, a także filmy, które pokazują nam, że struktura rzeźbiarska może stać się elementem budującym narrację filmową. Żywioły to kolejna przestrzeń narracji wystawy. W środku umieszczona struktura materii stworzona przez Roberta Kuśmirowskiego. Moc tej materii nam w pełni uzmysławia. Dopełnieniem tej mocy oczywiście są inne elementy żywiołów, jakim jest ogień, woda, przestrzeń. Więc jedność istnienia, a jednocześnie istnienie, które jest wypełnione elementem duchowym, coś, co wynika z źródłowych odniesień, stąd obecność rzeźb i form ludowych,
które te pierwotne, można powiedzieć, wierzenia przywołują. Narracje o żywiołach wypełniają pracę Normana Leto, który w sposób niezwykle, powiedziałabym, osobisty, subiektywny, odnosi się do tych fundamentalnych sił formotwórczych. Teraz jesteśmy w sali montaż. Rzeczywiście to ogólne określenie uzmysławia nam, że materia dzisiejszej sztuki w odniesieniu do sztuki przestrzeni w sposób szczególności jest budowana, jest formowana na zasadzie montażu, łączenia różnych narzędzi, różnych mediów. Obiekt wchodzi w dyskurs z filmem, wchodzi dyskurs z fotografią, poezją. W związku z czym ta przestrzeń wypełniona jest dźwiękiem i wypełniona jest wzajemnym przenikaniem się znaczeń. Obiekty, które tutaj są prezentowane, są obiektami, które powstały w bezpośrednim nawiązaniu czy to spektaklu teatralnego, czy są rezultatem filmu. Oczywiście obiekt jest tutaj obiektem autonomicznie funkcjonującym, zaświadczającym o swoim udziale w dziele filmowym czy też teatralnym. Dom pracownia, miejsce niezwykle ważne, a może najważniejsze dla artysty, w którym rodzą się wizje, niejednokrotnie materializują, ale także pozostają nietknięte, zahibernowane, które czekają na swój czas. Jest to przestrzeń, którą trudno zdefiniować. Ta przestrzeń jest także znaczona rzeźbami, rzeźbami Henryka Morella, który temat domu realizował jeszcze w latach 60., próbując określić, co dla tej przestrzeni jest naprawdę ważne. Podzielił, szukał materii, znalazł, opisując to metalem i gumą. Przestrzeń twarda i surowa, przestrzeń miękka, przestrzeń gumy. Wracamy do cielesności, do zmysłowości i duchowości człowieka. Wracamy do tematu, który jest odwieczny w sztuce. Życie i śmierć to nierozłączne elementy naszego istnienia. Ale ta opowieść nie jest wyrażona tylko i wyłącznie poprzez obiekty, które właśnie cielesność nam mocno uzmysławiają, ale to, co dopełnia tej cielesności, to wymiar duchowy. Wymiar duchowy reprezentowany właśnie monumentalnym dziełem Władysława Hasiora. Dzieło Władysława Hasiora jest dla nas o tyle ważne, że jest to znowu dzieło, które zrodziło się z materii, zrodziło się z ziemi. Tak jak rodzimy się z ciała, ale nasze życie kończy się w ziemi. Jest to opowieść, która przede wszystkim ma wymiar duchowy. Film niewątpliwie jest tym elementem dopełniającym znowu ekspozycję, chociażby w realizacji Zuzanny Janin, która odnosi się do swoich realizacji serialowych, w jakich brała udział w latach 70. Pełnia, pustka to jest tematem ekspozycji Ludwiki Ogorzelec i Kodziego Kamodziego. Są to prace, które są diametralnie różne, ale opowiadają o tym samym. Tylko jedna opowiada głośno, a druga bardzo cicho, intymnie. Kontrast jest zasadą, która została tutaj wprowadzona. Ogorzelec określa tę przestrzeń sztucznymi materiami, w których odbija się światło, nadając temu niezwykle
spektakularny obraz, ale ta przestrzeń jest krystalizowana, ta przestrzeń jest określana poprzez struktury kryształu materii. One są tutaj w sposób nieznaczny przywołane, dając nam do zrozumienia, że te struktury istnieją także, ale w sposób niewidzialny dla nas. To, co dopełnia tę przestrzeń, to właściwie znowu obecność aktywnego odbiorcy, który dotyka, przechodzi, zastanawia się, w jaki sposób tę przestrzeń, tę strukturę swoim ciałem ogarnąć. Praca Kodziego Kamodziego jest pracą intymną, pracą, którą znaczy bardzo wąska, delikatna smuga światła, sugerując, że wyciszenie i skupienie jest częścią tej pracy. Ta duchowość, która, można powiedzieć, wychodzi z tej szpary, która jest pomiędzy pracami Kodziego i Ogorzelec, pokazuje nam właśnie tę różnicę percepcji dzieła. W stronę myślącej maszyny. To jest ta przestrzeń, w której rzeczywiście udało się nam zgromadzić, pokazać maszyny, które reagują na człowieka. Tą myślącą maszyną jest praca Edwarda Ichnatowicza, Senster. Dzieło, które powstało pod koniec lat 60., ale swoją, powiedziałabym, zmysłowością, właśnie mechaniczną zmysłowością nas uwodzi, reaguje, chce z nami mówić. O to mi chodzi. O to mi chodzi, właśnie o tę reakcję zarówno maszyny, jak i zaciekawienie widza. W tej sali jest także pokazana materia, która jest utożsamiana z maszyną. Jest nią metal. Metal niekiedy delikatny, o bardzo gładkiej powierzchni, a niekiedy chropowaty, wręcz organiczny. Właśnie, materia, która się przekształca, materia, która żyje, która ewoluuje. To jest także temat, którym warto się na pewno głębiej pochylić. Płynąc falami w kierunku równowagi. Taki jest tytuł instalacji Izy Tarasewicz. Instalacji, która powstała specjalnie dla tego wnętrza. Jest właśnie tym zamknięciem narracji o sztuce przestrzeni. Zamknięciem, ale natury filozoficznej. Można powiedzieć, że pewnego rodzaju dyskusja, jaka tutaj przewija się na salach zachęty, jest dyskusją, której, można powiedzieć, zwornikiem jest właśnie ta praca. Praca natury, powiedziałabym, głęboko refleksyjnej, w której zarówno intelekt, pasja życia, fizjologia spotykają się razem właśnie w tym rysunku przestrzennym.